Otóż ja nie byłem przeciwnikiem wstąpienia do Unii Europejskiej takim zawziętym, takim naprawdę, i to mówiłem wielokrotnie, narażałem się w swoim środowisku kolegom o poglądach prawicowych, którzy byli przeciwnikami, że nie jestem przeciwnikiem wstąpienia do Unii, ale pod pewnymi warunkami. Otóż sądziłem i sądzę nadal, że Unia Europejska miałaby sens tylko wtedy, gdyby to był związek luźny, ekonomiczny i gdyby na przykład nie było barier, jeżeli chodzi o rynek pracy, sprzedaży towarów, jeżeli by to była wspólnota ekonomiczna. W porządku. Dlaczego w XXI wieku, czy nawet pod koniec XX, nie miałby funkcjonować taki właśnie twór, takie porozumienie? Ale jeżeli dochodzi do sytuacji paradoksalnych i ktoś nam się czepia, że jakiś kształt dowodu jest taki, czy powinien być inny, albo na przykład obciąża nas strasznymi wydatkami. Państwo sobie nie zdajecie sprawy, ile kosztuje utrzymanie Parlamentu Europejskiego. A tak między nami mówiąc, nawet teraz, kiedy kompetencje Parlamentu Europejskiego są nieco większe niż były, nawet teraz Parlament Europejski ma niewiele do gadania. Utrzymujemy armię darmozjadów, płacąc im straszliwe pieniądze. Państwo wiecie, że eurodeputowani dostają po kilkadziesiąt tysięcy złotych plus te biura. Mało tego, to wszystko się przemieszcza pomiędzy Strasburgiem a Brukselą i jeżdżą tiry z dokumentami tam i z powrotem. Utrzymanie tego pochłania strasznie dużo pieniędzy. Kilka dni temu brałem udział w otwarciu hali sportowej w Dąbrowie Tarnowskiej. Chwalono się, że na 9 milionów 3 miliony złotych, 3 miliony pochodzi z Unii Europejskiej. No i tak się roześmiałem pod nosem, sobie myślę, no ale ile polski podatnik musi rocznie dokładać do tych wszystkich przewozów, do tych wszystkich asystentów, do wczasów urzędników europejskich. Słyszeliście Państwo, niedawno była taka afera, że jeden z wyższych urzędników europejskich, Unii Europejskiej, woził się za nasze pieniądze na wczas. Korupcja, jaka tam jest, prawdopodobnie przewyższa nawet naszą, chociaż my nie jesteśmy orłami tutaj w tej dziedzinie, to jednak w Unii Europejskiej, o czym niewielu ludzi wie, jest bardzo duża korupcja. Te wszystkie problemy Grecy. To Państwo myślicie, że Grecy to tak sami oszukiwali urzędników unijnych i oni tak mogli to wszystko robić? To nie było, nie jest możliwe, aby tak długi okres czasu takie przekręty mogły nie być zauważone. O tym musieli niektórzy urzędnicy, nie greccy, wiedzieć. Dlatego też Unię Europejską spotka los, na jaki sobie zasłużyła. Pytanie jest, jak my na tym wyjdziemy. Dzięki Bogu nie mamy euro, no ale nie wiadomo, jak to dalej będzie, jak być może ten kryzys będzie nieco łagodniejszy, znowu nam mówią, że przyjęcie euro jest w naszym interesie. Otóż wracając do punktu wyjścia, czyli do stanu wojennego, jeszcze raz chciałem podkreślić to, o czym ja doskonale wiem, bo wiecie Państwo, ja przez te lata spędzone na Zachodzie, a mieszkałem w różnych państwach, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii. Poznałem nie setki, ale tysiące Polaków, których naprawdę szkoda, że oni tutaj nie są z nami. Bo to są naprawdę byli wielcy patrioci. I wiecie, co się Państwo z nimi stało? Jeżeli macie znajomych, na przykład w Stanach Zjednoczonych, czy krewnych, to sami widzicie, jak się zmieniają Polacy pod wpływem wypadków, wydarzeń w Polsce. Wielu tych ludzi, którzy kiedyś było zaangażowanych, protestowali, poświęcali swoje nie tylko zdrowie, ale czasami życie, teraz wycofało się z życia politycznego. Ile razy można komuś zaufać, mówią. Ile razy? Był Mazowiecki, Wałęsa, Kwaśniewski i to wszystko się obracało przeciwko nam. Ludzie tam wierzyli, że po 89 coś jednak się zmieni. Oczywiście, że się zmieniło. No mamy paszporty w kieszeni, możemy wyjeżdżać. No ale proszę Państwa, co z tego, że możemy wyjeżdżać? O, tu w tej książce, albo w tej, już nie pamiętam, czy, a może i w tej. Tu jest opisane kilkadziesiąt procesów karnych, które ja miałem w Polsce. W niepodległej Polsce. Rzekomo po 89 roku miałem kilkadziesiąt procesów karnych, w żadnym nie zostałem skazany, żeby była jasność, więc kiedyś to już wspominałem, że możecie mnie uznać za wielkiego przestępcę, bo tyle tych procesów miałem.
Przeważnie to były procesy z artykułu 212, tam chodzi o znieważenie. Otóż jako radny zabierałem wielokrotnie głos na różne tematy i stawiano mnie przed sądem. W 90-tych latach na sesji powiedziałem, cytuję, lokalna telewizja kablowa jest nieobiektywna, kropka. Koniec cytatu. To zostało uznane w pierwszej instancji za przestępstwo. Zostałem skazany w pierwszej instancji za przestępstwo z artykułu 212, czyli byłem przestępcą. W drugiej instancji zostałem uniewinniony. Zawsze w drugiej instancji byłem uniewinniany, ponieważ się bali, że pójdzie sprawa dalej do Strasburga. Nie wiem, czy Państwu wspominałem, jak byłem tu 2 lata temu, że będę prawdopodobnie pierwszym Polakiem, który wygrał 2 razy sprawę w Strasburgu. Jedną już wygrałem, a chodziło także o prawo obywatelskie. Jak Polskę sprawę, jakim cudem można Polskę nazwać państwem demokratycznym, skoro mnie jako radnemu w latach 90. zabroniono organizowania zgromadzenia, czyli demonstracji przed mieszkaniem senatora, ówczesnego senatora. Zabronił mi prezydent miasta, zabronił mi wojewoda, zabronił mi NSA. Uzasadnienie było takie, między innymi, że ta demonstracja zakłóci odbiór telewizji sąsiadów senatora. To nie jest żart, to jest naprawdę uzasadnienie. Wygrałem tę sprawę po 7 latach w Strasburgu. Państwo wszyscy zapłaciliście mi 10 tysięcy złotych, bo to, co ja dostałem w ramach jakiejś rekompensaty, to były nasze pieniądze. To nie sędzia zapłacił, który wydał wyrok. Myśmy za to zapłacili wszyscy, żeby błąd sądu został skorygowany. W tej chwili toczy się 2 sprawa, jest na ukończeniu w Strasburgu. Ona się toczy właśnie z tego powodu, że powiedziałem coś o telewizji kablowej i że powiedziałem o Aleksandrze Gradzie, że prezydent z nim, a nie, że dziennikarz jakiś kolaboruje z prezydentem, a ojcem chrzestnym jest Aleksander Grad, ówczesny poseł. Mniej więcej to tak brzmiało, to zostało zakwalifikowane jako przestępstwo. No jest to śmieszne, bo słowo kolaboruje, czy że dziennikarz jest tendencyjny, no są to śmieszne rzeczy. I prawdopodobnie ten proces także wygram w Strasburgu, no i będę pierwszym chyba Polakiem, który dostąpił tego wątpliwego zaszczytu, że 2 razy wygram z państwem polskim, bo to jest proces z państwem polskim. Tak nawiasem mówiąc, procesowałem się między innymi z Aleksandrem Gradem, bo on był wtedy ministrem skarbu, czyli członkiem rządu, czyli był stroną w tym procesie. Nawiasem mówiąc, jeszcze jedno Państwu powiem, kiedyś opiszę ten cały proces, nie będę tu Państwa już obciążał wiedzą na temat tego procesu, ale sam proces zasługuje na uwagę, dlatego że rząd polski bardzo w sposób humorystyczny, można powiedzieć, się tłumaczył z tych wszystkich moich zarzutów. Jeżeli byście Państwo mieli jakieś pytania, to służę, jeszcze jedno Państwu chciałem powiedzieć, w jakim państwie żyjemy, tak a propos demokracji. Jak byłem kiedyś tutaj u Państwa, to byłem chyba jeszcze dyrektorem takiej instytucji Centrum Polonii w Brniu. Możecie Państwo przeczytać w tej broszurce i w internecie także, co sam praktycznie zrobiłem w ciągu 2 lat dla tej instytucji, dla powiatu dąbrowskiego. Nie to, żeby się chwalił, ale po prostu są fakty niepodważalne. Zmieniła się władza, a jak Państwo wiecie, w gminach czy w powiatach jest tak, że jak przychodzi nowa władza, to ona czyści. Ja do żadnej partii nie należałem, ani nie należę. Zajmowałem się tylko działalnością polonijną. No i oczywiście zniknąłem ze sceny dąbrowskiej. Mówię o tym dlatego, nie żebym się tu skarżył Państwu, tylko podaję to jako przykład z własnego życia, jak funkcjonuje państwo polskie na poziomie także gminy. Zresztą byłem 12 lat radnym i wiem doskonale, jak samorządy w Polsce funkcjonują. A gdy przyszedłem tutaj do Dąbrowy Tarnowskiej, niedaleko państwa, to byłem naprawdę zszokowany. 12 lat byłem radnym w Tarnowie, w mieście niedużym, 100-tysięcznym. Ale to, co zobaczyłem w Dąbrowie i co widzę w Dąbrowie, mieście znacznie mniejsze, powiecie znacznie mniejsze, to powiedziałbym tak, gdyby mi to ktoś opowiadał, to co ja widziałem przez te 2 lata, przez 3 lata, to ja bym w to nie uwierzył, że to jest możliwe. Tak zepsute jest państwo polskie na najniższym poziomie gminnym i powiatowym.
Mógłbym to Państwu, mógłbym habilitację na ten temat napisać. Być może kiedyś napiszę na ten temat, ten rozdział Dąbrowski podsumuje jakąś książką. Życie polityczne, gospodarcze, towarzyskie jest maksymalnie zepsute. Tarnów to w porównaniu z powiatem Dąbrowskim to Szwajcaria, chociaż tam też się bardzo dużo złego działo. No ale niestety tak to w naszym państwie jest. Im niżej się schodzi, tym gorzej. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że ryba się psuje od góry, że tam u góry są przekręty. Tu jak są przekręty, to 1000, 2000, może 500 000, a tam to miliony euro. Zgoda. Tam są przekręty w wysokości paru milionów euro. No ale tutaj na poziomie tym najniższym obywatel to odczuwa najbardziej. Jest takie duże zastraszenie. Proszę Państwa, ja nigdy jako młody człowiek nie bałem się komunistów, SB, policji, wtedy milicji. Tak jak dzisiaj ludzie się boją władzy. Na dole, w gminie, w powiecie. Ludzie są przerażeni. Proszę Państwa, w tym pisemku, właściwie nie powinienem tak mówić o piśmie, które sam redaguję, w piśmie, w miesięczniku, w jednym z numerów, tam na okładce macie Państwo taki rysunek, który przedstawia akcję policji. O 6.30, kilka miesięcy temu w Dąbrowie Tarnowskiej, policja wpadła do młodego chłopaka o 6.30 rano, zrobili mu rewizję, przeszukanie to się nazywa poprawnie,